Cześć, z tej strony Kador, to jest kolejny gameplay z serii drugiej z gry Farming Simulator 15. W dzisiejszym odcinku zajmę się prasowaniem słomy. Tutaj ściągnąłem sobie taką fajną prasę marki Sipma, czerwona, co dodaje jej uroku. Również ta prasa ma dość ciekawe działanie, co wam później pokażę. A traktorem, który będę używał, jest dość specyficzna 60, gdyż jest to 60 z moim zdaniem najlepiej zrobionym dźwiękiem w modzie, jaki prawdopodobnie kiedykolwiek usłyszałem i prawdopodobnie jaki wy kiedykolwiek usłyszeliście. Zaraz wam pokażę, ale na początku chcę sobie przerobić tą 60. No więc tak, chcę jej zdjąć kabinę. Momencik. I założyć tura. O, tak moim zdaniem prezentuje się lepiej i lepiej będzie się nią prasować. Więc dobra, wsiadam do niej. Jak widać, ma animację wejścia. Nie, dobra, słuchajcie, zrobimy tak, bo ona ma naprawdę genialny dźwięk pracy, który wam zaraz pokażę. Link, oryginalny link do tej 60 znajdziecie w opisie do filmiku, jak również link do kanału autora tej 60. No, należą mu się brawa. Ja się, słuchajcie, teraz zamknę po prostu. Podgłośnię dźwięk gry, wsiądę, podczepię prasę i pojadę z nią na pole, całkowicie się nie odzywając, jedynie podgłaśniając grę, żebyście usłyszeli, jak ten mod, jakie dźwięki ma ten mod, po prostu genialne. Więc teraz ja się zamknę i podgłośnię grę. No jak słychać, po prostu miód, słuchajcie, dźwięki są te 60, no aż z tak fajnymi, moim zdaniem, oczywiście mówię tu moim zdaniem aż takich fajnych dźwięków też się nie widziałem. Oczywiście tutaj, no, wszystko jest ruchome, więc to też na plus, jeżeli chodzi o dopracowanie moda. No ale dobra, jeszcze wielokrotnie będziecie mogli tą 60 usłyszeć, bo podejrzewam, że będę jej używał dość często w moich gameplayach. Dobra, czas włączyć prasę i pokazać wam, jak działa prasa. Otóż słuchajcie, tutaj jest taka, no, widać, jak w środku powstaje bela. Widzicie, ona jest na początku taka mała, zresztą ja pokażę może w ten sposób. O, widzicie? Tutaj się ona zwija i powoli się robi coraz większa. To jest naprawdę ciekawe, bo sprawia, że ta prasa, no, jest dość realistycznie zrobiona i to widać. Widzicie, tabela się tam coraz jest coraz większa, powiększa się tabela, aż w końcu osiągnie maksymalne rozmiary. Widać, jak ona się tam kręci i w ogóle, więc to jest, no, super sprawa po prostu. Wyrzucanie też jest realistyczne. Jedyny minus, moim zdaniem, tego traktora, jak już tak może połowicznie go recenzując, to jest brak kamery z nadramienia. Co mam na myśli? Ano to, jak widać, kamera obraca się wokół własnej osi, a w tych 60 i 30, w których grałem ostatnio, kamera była z nadramienia. W sensie obracałem się w prawo, to kamera była z nad prawego ramienia. Tutaj niestety obraca się wokół własnej osi, co, no, nie jest aż taką wadą, ale ja strasznie lubię to obracanie się kamery z nadramienia, bo jest to, dla mnie ma to ogromny aspekt właśnie taki estetyczny, strasznie to fajnie wygląda. Oczywiście jest też mod ręki, no, już teraz ostatnio to patrzę, że jest to standard, prawie że standard w tych traktorach, co ja ostatnio sobie ściągałem i na nich grałem. W tych 60-kach czy 30-kach to robi się to coraz większym standardem, właśnie ten mod ręki. Kurde, i nie wyrobiłem się.
A 60 będę prawdopodobnie też używał w następnym gameplayu, bo w następnym gameplayu będę ładował bele, no zwodził bele z pola ogólnie. Tutaj do tego tura sobie jakąś przystaweczkę znajdę, jakieś widły w sensie do bel, no i się będzie bele ładować na jakąś lawetę. Jako iż ten ciągnik nie ma kabiny, to powinno się... Znaczy, jak moim zdaniem lepiej, fajniej się turem ładuje takie bele chociażby, jeżeli traktor nie ma kabiny, bo moim zdaniem po prostu, no fajniej to wygląda i mi się tak lepiej ładuje, aniżeli traktorem z kabiną. Oczywiście jeżeli chcę ładować, że używając widoku wewnątrz pojazdu, no bo jak z zewnątrz, to nie ma różnicy, tak szczerze mówiąc. Ale jak chcę się pobawić z kamerą wewnątrz, to muszę... Znaczy, to lepiej jest moim zdaniem bez kabiny. A już te dźwięki, to jest miazga, po prostu masakra. Co najważniejsze, tych dźwięków jest kilka i właśnie te ich dostosowywanie, mam na myśli traktor, no nie wiem, zwalnia, obroty mu się zmieszają, to jest inny dźwięk, na postojówce jest inny dźwięk zapalania, inny dźwięk jak właśnie traktor przyspiesza, inny dźwięk jak już jedzie cały czas na tej maksymalnej prędkości, więc to jest kurde fajne. A, jeszcze mi się jakoś w tym traktorze ten tłumik nie podoba, nie wiem czemu jakoś, no nie podoba mi się ten tłumik i tyle. Więc no mod nie ma dużo wad, wymieniłem jedynie te brak tej kamery zadramienia, no brzydko, dość brzydko wyglądający tłumik, a tak poza tym to ma same zalety, zwłaszcza ten dźwięk pracy, no to jest jakieś cudo po prostu. No i dobra, zostało jeszcze jedno pole słomy, aczkolwiek tutaj może być problem, bo jest tutaj dość gęsto, dość dużo tej słomy, to się najeżdżę z tym traktorem. Fajna jest właśnie też ta prasa, no kolorek taki czerwony, bo już mi się znudziły zielone prasy, chyba ostatnio jak prasowałem, to zawsze była zielona prasa, myślę, a wezmę w końcu jakiś inny kolor, bo cały czas tylko zielone i zielone. Więc postanowiłem wziąć czerwono, bo jest również, link do prasy również mam w opisie do filmiku, bo jest również możliwe pobranie zielonej wersji, no ale ja właśnie wolę czerwoną. Znaczy, no, fajna prasa, ogólnie fajny model, fajne jest to, że tutaj widać jak tabela się powiększa, no ale też nie jest to cudo, bo... Tutaj mogłoby się coś kręcić, a nie kręci się nic. Podbierak, no widać, że działa, ale nie ma animacji wciągania, więc cudo to nie jest, ale podoba mi się właśnie z tą tutaj belą, że ona się kręci tutaj, widać to jak się powiększa, to jest akurat fajny bajer. No dobra, teraz muszę tutaj zawracać, co chwilę ciasno jest, a ta 60 ma dość słaby skręt. Dużo jest tych bel, bo w sumie nie liczyłem. No, całkiem sporo będzie. Jeszcze tu prasowanie nawet przecież nie zostało zakończone. No więc trochę tych bel będzie. Czyli
zbieranie tych bel troszeczkę mi zajmie. A akurat w zbieraniu bel mistrzem nie jestem, więc może zajmie mi dłużej niż troszeczkę. No ale będzie chociaż zabawy. Może się będziecie nawet śmiać z mojej nieudolności. No i prawdopodobnie znowu użyję tej 60, no bo mówię, to jest genialna sprawa z tym dźwiękiem pracy. Na gameplayu, jak ona jest przyciszona, no to tego aż tak nie słychać, bo mam grę właśnie troszeczkę przyciszoną, żeby w ogóle mój głos było słychać, żeby on nie był w żaden sposób przez grę zagłuszany. Wcześniej jedynie tylko co na początku filmiku podgłośniłem grę, sam się zamknąłem, żebyście to usłyszeli, ale to musicie ten dźwięk posłuchać, jak samemu sobie ściągniecie tego moda, bo... No mówię, z tak dobrym dźwiękiem pracy też się nie spotkałem właśnie, a ja zwracam uwagę bądź co bądź na dźwięki pojazdów, bo jeżeli one są jakieś no po prostu słabe, jakieś powtarzalne, nudne albo wręcz brzydkie, takie, że aż uszy bolą, bo bywa tak, że ta nagrana ścieżka jest krótka, się co chwilę zapętla ten dźwięk tego pojazdu, to wtedy to aż jest za krótka naprawdę, że trwa sekundę czy dwie, to wtedy to aż kuje trochę po uszach. I niejednokrotnie nie spodobał mi się jakiś mod tylko dlatego, że miał wręcz tragiczny dźwięk pracy, którego nie dało się słuchać. No a się takim traktorem, no już dla przykładu traktorem, aczkolwiek z kombajnami też tak może być, takim traktorem, jak się człowiek dość dużo najeździ, to aż uszy po prostu bolą, jeżeli ma słaby, niefajny dźwięk pracy. A jeżeli ma tak dobry jak ta 60, to można w niej pracować i pracować. Bo tutaj właśnie w tym modzie ta próbka, ten sample, czy jak to się mówi w tym żargonie moderów, ja nie jestem ogarnięty, jest dość długi. Te jedno nagranie, ten jeden dźwięk, na którym ta 60 się opiera podczas maksymalnych obrotów silnika, jest dość długi, co sprawia, że się aż tak nie nudzi i nie kuje w uszy, nie sprawia wrażenia powtarzalnego. No dobra. Pasowanie jest już na ukończeniu. Liczę, że coraz więcej będzie modów powstawać z tak dobrym dźwiękiem pracy. Nie wiem, może autor tego moda wykona jeszcze jakieś inne traktory, bądź nie wiem, może jakieś kombajny z równie realistycznym dźwiękiem. To na pewno bym z chęcią sobie je ściągnął, bo to jest trochę wyższy level pod względem udźwiękowienia. Wręcz to się milej słucha niż dźwięk oryginalnych maszyn, który też nie jest jakiś perfekcyjny. Liczę na to, że w Farmingu 17 będzie lepszy. No dobra, zostało tutaj jak widać jedynie jakieś małe mijaczki, ale chcę już... No jest 97% napełnienia pracy, to chcę, żeby już była... No chcę, żeby ta bela ostatnia wyleciała. Cholerny korzeń. Ostatnio czepiałem kombajnem o ten korzeń, a teraz muszę czepiać jeszcze traktorem. Dobra, jest bela, wyrzucam ją. Prasę wyłączam, podbierak podnoszę. No i prasowanie skończone, więc wracam na farmę. Oczywiście brama zamknięta. No jest też animacja wejścia, ale ja ją z reguły pomijam. No i dobra, słuchajcie. Tym właśnie zakończy się moje dzisiejsze prasowanie przy użyciu tej genialnej 60. W następnym odcineczku będzie zbieranie i zwożenie bel z pola. Jeżeli wam się ten gameplay podobał, jeżeli wam się ta 60 podoba, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Jak wspomniałem, link do jej ściągnięcia jest w opisie do filmiku. Ja już się z wami żegnam, dzięki za oglądanie, cześć!